Cześć, siemanko, jestem Krasuń, dzisiaj witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj pokażę wam, jak przypiąć przycisk do palca, subskrybuj lub jakikolwiek inny linki i przycisk był naprawdę słabo przypięty i myślę, że taki poradnik wam się przyda. Jak jeszcze nie zasubskrybowałeś kanału z dzwoneczkiem, byłoby bardzo, bardzo miłotkie, jakbyś to zrobił. Zostawił łapeczkę w górę pod tym filmem na 50 łapeczek, biorę się od razu za kolejny odcinek. Jeszcze mam do was jedną prośbę, napiszcie w komentarzach, co mogę nagrywać, bo mi się już skończyły pomysły z tych poradników, w sensie chcę nadal nagrywać te poradniki, ale po prostu, tak jak mówiłem, już tutaj nie mam za bardzo pomysłów, nie wiem jak zrobić baner, coś takiego. Musiałbym się większą chwilę zastanowić, żeby coś ogarnąć, jakiś wymyślić, albo się posłużyć jakimiś innymi kanałami. Jeszcze chciałem wam powiedzieć o jednej rzeczy, jak chcecie wysłać mi fanarta, to oczywiście możecie go wysłać pod ten mail, co teraz widzicie, czyli krespin.biznesmapa@gmail.com. Oczywiście link też znajdziecie w opisie, albo na moim Discordzie na kanale Fanarty, link też znajdziecie do mojego Discorda w opisie, możecie tam wbić, na pewno wam się coś spodoba. I nie będę też dawać, że jeden fanart, jeden odcinek czy coś takiego, tylko na przykład 3 fanarty w jednym odcinku, jak będzie za dużo to podzielę na kilka, jak za mało to wyczekam, jak będzie ich więcej. W tym odcinku będzie wyjątek, bo Bolifi wysłał jako pierwszego od 5 sekund od utworzenia kanału na Discordzie, więc oczywiście bardzo go pozdrawiam. Link do niego znajdziecie w opisie. W nagrodę możecie mu zostawić subika, bo grafiki naprawdę odwala ładne. Banner mi akurat robił ten, co teraz wam się wyświetla na ekranie, to jest ten sam. O ten fanarcik, co teraz widzicie. Więc bardzo Bolifi dziękuję. I co ja tutaj mogę jeszcze więcej mówić, nie będę tutaj przedłużać i zapraszam was do odcinka. Okej, więc ja jestem tutaj już w Adobe Premiere Pro, w moim przypadku to jest 2020. Jak nie macie tego programu, to oczywiście link macie w opisie do odcinka, w którym prezentowałem trzy programy z Adobe za darmo, które można oczywiście pobrać. No dobra, więc co będzie nam potrzebne, żeby taki przycisk na palec nakleić? Jak wiecie, ja nie pokazuję twarzy na filmikach, ale przed chwilą nagrałem krótki filmik z moim palcem, zaraz go zobaczycie. I ja mam jeszcze tutaj przycisk subskrybuj oczywiście, który trzeba sobie na ten paluszek nakleić, więc dobra, tak. Więc ja tutaj mam jakieś nagranie, widzicie mój palec, jakość też nie jest najlepsza, bo to była kamerka 720p przy 10 lub 30 klatkach, już nie mam pojęcia i było słabe oświetlenie, więc no troszkę słabo, dobra, więc ja tutaj mam sobie te dwie elementy i tutaj tak jak mówiłem, mam przycisk subskrybuj, więc sobie daję tutaj. Mogę tutaj to wywalić, bo to już nie będzie potrzebne, ale ja chcę. No dobra, więc teraz tak, co robimy? Przesuwam sobie jedną klatkę z shiftem. Bardzo ważne jest, żeby kliknąć efekt control i tutaj mieć zaznaczony ten przycisk subskrybuj. I ten przycisk subskrybuj, klikamy shift i tutaj musimy sobie kliknąć, żeby mieć takie niebieskie okienko. Klikamy shift i strzałkę w prawo. Jak będzie coś takiego, w moim przypadku, bo ten przycisk wygląda tak, więc tak. Hop, i tutaj muszę zobaczyć, kiedy on się tutaj rozpoczyna, więc sobie teraz zmieniam pozycję na palec, żeby był. Hop, równiutko na palec. I teraz myślę, że mogę trochę jeszcze tutaj pozycję, żeby bardziej w lepszym stopniu się to zaczynało. Dobra, więc na razie to tak wygląda, więc nic się tutaj nie klei. Więc tak, klikamy tutaj zegarek position, klikamy sobie i tak. Shift, strzałka w prawo i idziemy ciągle za tym paluszkiem. Ja tutaj na paznokciu będę ten przycisk układać. Jak chcemy bardziej płynniejszy efekt, to nie dajemy shift i strzałka, tylko sama strzałka. To będziemy mieć coś takiego, już wam pokazuję. Hop, będziemy mieli powoli, więc to inaczej troszkę będzie wyglądało. Już mam tyle zrobione. Teraz znowu tutaj robimy shift. Hop. Więc myślę, że to jest naprawdę spoczko pomysł. Napiszcie też w komentarzu, jakie filmiki mogę jeszcze nagrywać, bo szczerze pomysły się już kończą, więc muszę niektóre pomysły sobie szukać szczerze na YouTubie, bo tutaj już moja główka nie pracuje. To co dużo więcej mówić, sobie nakładamy ten przycisk. No i bardzo by było miłutko, jakbyście zasubskrybowali ten kanał i napisali, tak jak mówiłem już, co tam chcecie oglądać.
jakieś poradniki, napiszcie może Adobe Animate, to już też wasz wybór. No dobra, ja tutaj też już nie będę za długo gadać, bo tylko będzie to przesuwanie tego przycisku, więc dam wam timelapsika i się już widzimy, jak to wszystko zrobię. But I wouldn't have it any other way. If we're knocked out, we'll go the distance, pound for pound. We're a perfect match, pulling punches, or toe to toe. We're always on the road. Worse or better, we can't stop, we can't stop. Okej, okay, więc ja to już kończę i teraz robię po takiej mniejszej klatce, bo jakby to powiedzieć, palec mi na jednej klatce od razu zniknie, więc muszę to robić na najmniejszej klatce. I teraz tak, całość prezentuje się tak, teraz to wam pokażę. Nie jest jakoś idealnie, czasami ten palec tam, jak widzicie na górze, wystaje. Robiłem to szybko, około niecałe, no myślę, że minutka. Więc nie będzie takie dokładne i ten palec jest troszkę rozmazany przez jakość. Oczywiście jak wam pomogłem, byłoby mi bardzo, bardzo miło, gdybyście zostawili subskrypcję, wbili na mojego Discorda. Teraz wam się pokażę całość tego nagrania, co tutaj udało mi się tutaj pięknie stworzyć. I my się już widzimy na zakończeniu. Okej, okay, więc tak jak zawsze, jak wytrwałeś do tego momentu, to napisz to w komentarzu, ja ci na pewno przypnę serduszko. Jeżeli jeszcze nie walnąłeś głową w suba, to zrób i jeszcze możesz przy okazji walnąć głową w lajka. A ci już nie zabieram czasu, jeszcze możesz być na mojego Discorda. Życzę wam miłego dzionka. Siemka!